Dwa szajny w jednym odcinku jeszcze w taką piękną pogodę. O, Dedenę. Wszyscy na niego polują, a u mnie się zrespił w domu. 1450 to mały terpusta. No i mamy nowy wpis do Pokédexu. Pa! Czyli mamy nowego Pokemona. Zechciało im się czyścić ulicę. Miałem iść w ogóle dzisiaj jeszcze do sklepu jednego, ale tak jakoś mi nie po drodze. A co do Pokemonów, które nam się respią, to Shiny Check zwykły i Dedenę łapiemy kolejnego do naszej kolekcji. Tym razem 1505. No i przyjemnie się łapie nowe Pokemony. Ja lubię, jak zawsze jest coś nowego w grze, to takie urozmaicenie fajnie. Się śmiałem, że dzisiaj Zuzianeko złapała Meditate'a, Magnemite'a Shiny. A co ja robię? Robię to samo. No, dlaczego? Może jakiegoś boosta mają te Magnemite'y teraz z tym eventem z Dedenę? Pewnie tak, zawsze jest tak na początku. Magnemite złapany, shiny. Ha, 0013. Oderwało mi się, już nie będę chrząkał. I Wishmur, którego też bym chciał, ale chyba dostałem już jednego. Dobra, tych nie mam, no to sprawdźmy. Wishmura chyba tak, bo robiłem Lucky Trade'a i mam od Troysa, właśnie na Lucky mi zależało. I taki fajny mi siadł do kolekcji. A, i w ogóle nowość, ten Blitzel może być shiny teraz. Ciekawa atrakcja do kolekcji. Hello! All good, all good. Dobra, idziemy do pracy. Pewnie klienci już są. Hello, Eddie! The paper towels. Chwila przerwy. Tutaj Seikrius z Grecji zaprosił mnie na rajda, więc uznałem, że sobie można wykorzystać sytuację i zrobić rajda na tego rajczu alonańskiego stworka. Pogoda dzisiaj wieczna. Co dzień, ale chociaż tyle, że nie pada dzisiaj. No i rajd zrobiony. Cyk, przyjaźń wpita. 5000 expa i muszę iść po zamówienie, dzwoń. Shiny czego chciałem zrobić, ale nie mogę, czekajcie. Szybkie kasowanie i... zwykły. Złapany. Takie sobie CP. I IV. O, friendship udało nam się wbić jeszcze. To idę grać dalej. Przepraszam. Pracować dalej. Nie, zaczęło padać. A ja wyszedłem na chwilę, żeby złapać jednego stworka. Bo obok na radarze pojawił mi się Blitzel, więc mówię, wyjdę i go złapię. Tylko nie sądziłem, że będzie padało aż tak. Także szybko akcja ze sprawdzeniem. Tam w ogóle fajerwerki w tle widać. No, pokaż się, gdzie ty jesteś. Ty, są dwa nawet. O, super, uciekł. To nic, to pójdę po tego drugiego trochę dalej i jeszcze odbierzemy pieczątkę. W międzyczasie 3 Red Candy i Pokemonem jest Shedincha. Czy teraz jest nowy jakiś? Ulabi. O, spoko. Chyba pierwszy raz jest do zdobycia na dziko, w formie łapania. Zawsze był z tych specjalnych jajek do tej pory. No, jak widzicie, gra lubi zaskakiwać i wprowadzać zmiany. Stoję dosłownie pod tym Pokestopem, który jest tutaj, przy kiblu publicznym. No, dawać mi tego poksa, chcę go mieć. Wyszedłem na spacer, no gdzie on jest? Mam wszystko mokre, no. No nie widzę go, lol. Jaki skam. Wracam, bo już jestem cały mokry. No nie wierzę. Jeszcze jeden Magnemite bez kitu. Czemu mnie one prześladują? Dwa shiny w jednym odcinku jeszcze w taką piękną pogodę. Będzie na wymianę, zobaczcie. 6 cukierków, 123 CP. Okej. Okay. Zupełnie nie planowałem nagrywać tego odcinka, tylko tak mówię. Widziałem, że pod poprzednim filmem pisaliście, że podobają wam się takie luźne vlogi, więc... Przyjemny odcinek, fajne urozmaicenie, taki vlog. Super film lub więcej vlogów. Chłopcy mam wszystko z Pokemonami, super film. No ogólnie na plus, także będzie więcej vlogów na tym kanale. Uznałem, że będę je robił nieco częściej. Hello, Kirsty. How many scratch cards have you got today? To była nasza klientka, która zawsze bierze, kupuje zdrabki i tym razem też kupiła dużo i nie wygrała, bo sprzedawczyni sprzedała jedną, a ona chciała dwie. Pięknie, cały mokry telefon, ale dwa shiny dzisiaj. I to prawie jeden po drugim, patrzcie. Magnemite i drugi Magnemite. Śmiesznie.
elektryzujący jest ten event. Alexa, play Katy Perry Electric. No ale skam i pokazuje, że nadal jest ten na radarze, a go tu nie było. Zrobiłem coś niechcący. Mianowicie ewolucję pump kabu. To będzie mój nowy wpis w Pokédexie, słuchajcie. Goldgeist. XY nieźle się polowało na nie. Do Dexu. O, ale panczama nie mam, to czekajcie. Mam nawet laki jednego, o. O nie, zrób challenge. O Boże, jak ja nie lubię tych challenge'y. Okej, okay, praca skończona, muszę się przełączyć na sieć internetową. O, jak mi się dzisiaj nic nie chce. Przejdziemy się na spacerek, bo chciałbym tego Blitza. Shiny, to jest Blitzel w ogóle się ten Pokémon nazywa? Czekajcie, bo zapomniałem. Tak, Blitzel. Blitzel Shiny ładnie wygląda. Niewiele się różni, ale fajnie by było go mieć. W ogóle w dzień nie było tego widać za dobrze, ale teraz wieczorem spójrzcie na niebo w grze. Fajerwerki na niebie. Tak jak były na GoFeście. Jak będzie tu jeszcze jeden Shiny Magikarp, to nie wiem. Te zadania przejść 1 km są dziwne. Wyślij gifty do 5 osób, już to robimy. Popia trener Kushi, gift wysłane. Dealtek, gift wysłane. Fajna pozycja w ogóle. Taka animowana się wydaje. No bo to jest animowana. Nice. Dark Archon, leci gift. Nanami-chan, leci gift. Także załatwione. I teraz odbieramy zadanko. Joltik, ok. I mogę zakręcić kolejnym pokestopem na jeszcze jedno zadanie. No i tak, w ten oto sposób zebrałem sobie kilka questów na zrobienie później w domu, a tymczasem idę dalej polować na shiny. O, to zadanie jest ciekawe. Złap 5 elektrycznych Pokemonów. No to łapiemy. Tu ostatnio byłem wpłacać pieniądze, żeby kupić te karty. A co do zakupów w centrum Pokemon, bo dziękuję, jedna osoba się zapisała do tego banku, złożyła wniosek z tą kartą darmową. Jeśli chcecie, wy również, link w opisie, hashtag reklama, zapraszam do Revolta, bo jest to dobry i sprawdzony bank, z którego korzystam od lat. Dzięki niemu właśnie zrobiłem zakupy w centrum Pokémon w Kanadzie. I tutaj jak miałem zakupy z kanadyjskiego Pokémon Center, no to wyszło mi dokładnie 369 kanadyjskich dolarów. Tak to wygląda, że zapłaciłem w tych dolarach. A bardzo fajnie, bo taką kurtkę sobie zamówiłem, właśnie odwracalną. Dwie warstwy ma ta kurtka. Ona wygląda w ogóle jak Booster Celebrations. Także na pewno będą w niej zdjęcia i unboxing jakichś boosterów wleci. Bo wygląda kozacko, mi się bardzo spodobała na 25-lecie taka pamiątka z Pokémon Center, oficjalnego kanadyjskiego sklepu. Także jeśli chcesz skorzystać, zapisz się, zostało 11 dni, żeby dostać tutaj ofertę i zgarnąć dodatkowo booster od Hikomikosa. Booster, który będzie otworzony na livestreamie i dropy będą wysłane do ciebie. Czyli wybierasz sobie booster z dostępnych, które mam i ja wysyłam i otwieram tego boostera dla ciebie na specjalnym livestreamie, także jest w czym wybierać, bo mam dwa booster boxy na rozdanie. Właściwie one są sprzedawane na Card Markecie moim. Jak ktoś chce, to może kupić. Link również w opisie. Dam komuś, kto się zapisze i skorzysta z tej darmowej karty. Jak widzicie, ja mam kartę Revolta, cały czas działa bez zarzutu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Także jak ktoś chce, to wszelkich porad udzielam na streamie. Wszystkiego możecie się dowiedzieć na temat płatności. Jeszcze mam zestakowane Pokemony z Halloween w questach. Ojejku, to teraz są te kobaliony, miecze sprawiedliwości. Niantic się nie popisał. A, właśnie, bo zapomniałem, że wczorajszy odcinek miał być taki, że dzisiaj zrobię dalszą część tego questa na Zarudę i zrobiłem te zespoły R, więc odbieramy nagrodę Pokemona Ariadosa, podkręcamy na Nice i mamy Pokemona do złapania, Rufflet. Nice, na Great Ballu, świetnie ci idzie, fajny Rufflet złapałeś, Hikomikos i quest na Zarudę zakończony. Zobaczcie, 10 Zarudę Candy, 1000 Stardusta. I Pokemon, którego spotykam, to Zarudę. Zarudę występuje w filmie Pokemon Sekrety Dżungli. Jest ten film dostępny na platformie Netflix do obejrzenia. Możecie sobie zobaczyć. Drugą ręką podkręcę. Op. Zobaczcie, jak się go łatwo łapie. I siedzi złapany. Nowy wpis do Pokédexu. Zarudę do mojej kolekcji. Nice, jak to fajnie wygląda. 1629, mam 16 candy i właśnie w tym momencie wbiłem 10 milionów Stardusta. Taka ładna liczba w
fajnie to wygląda. 10 milionów Stardusta wbite dzięki temu questowi na zarudę w Pokémon Go. I ostatni jeszcze tutaj elektryczny Pokémon, cyk. I w ogóle jeden tu z tych sklepów, co Funciaka zlikwidowali, to teraz widzę Bonmarsze? Nie wiem, co to będzie. Pierwsze słyszę, nigdy w takim sklepie nie byłem. Aż sobie muszę wygooglować potem, co to będzie. No i piąty elektryczny Pokémon, a za złapanie 5 dostajemy, uwaga, uwaga, Electrike. On też może być shiny. I Pokémon, którego szukamy dzisiaj, Dedenne. No i co, zbliżamy się do końca. Uważam ten wypad za bardzo udany dzisiaj. Podczas tego eventu elektrycznego, czy udało wam się złapać jakieś fajne shiny Pokémony? Czy macie Blitza? I zapraszam was na livestreama. Spotykamy się wieczorem na kanale Hikomikos. Będziemy robić wymiany Pokemonami z widzami. Jeszcze się nie żegnam. Wypakowanie rzeczy i zakupów w domu jeszcze pokażę wam. Nie wiem, czy słychać w tle, ale jakieś mecze sportowe się odbywają na stadionie. Jeden parking pełny, drugi parking pełny i trzeci parking pełny. A tamte światła to jest stadion, gdzie rozgrywają się jakieś mecze właśnie. Szajniczek zwykły. I tak wieczorem jest tak ciemno, że nic nie widać. Dobra, ja już jestem przed domem. Pora otworzyć drzwi. Unboxing zakupów. Pietruszka 13p. Tylko 54. O, tu mam makaroniki, ale to one były drogie. To będzie na Let's Play z regionu Kalos. Spaghetti jeszcze na wynos. Sushi na wynos. 63p. I pomarańcze. Arbuza to chyba od razu wciągnę. No. A ty co się patrzysz? Nic dla ciebie nie mam. Myśli, że coś mam dla mnie, a ja nie mam. Naprawdę chcę, jak nigdy.